Witam Was serdecznie. Dostałem informację, że w lesie pokazały się borowiki amerykańskie. Jestem dosłownie 5 minut i co kawałek takie przepiękne maluchy się pokazują. Grzybów zaraz Wam pokażę, naciętych. Jest masa. Zobaczcie, jeden, drugi, trzeci, kawałek dalej, czwarty. No, naprawdę masa, masa. Jakby ktoś kosą spalinową wpadł. Ale oprócz tego, co chwilę coś się jeszcze pokazuje. Mam nadzieję, że też trafię jakieś takie polepko, gdzie będzie kilkanaście sztuk. A jak się nie uda, to po jednym, zawsze coś się uzbiera, ale wysyp jest przeogromny. Przeszłem się kawałek, dosłownie jak zobaczyłem ile to jest naciętego tego, to masakra. Jakbym był z 2 dni temu, to by było przepięknie. Wrzesień, 10:04. Zobaczcie, jeden i tu stoi drugi. Przepiękne są te Amerykańce. I jest kolejny. Jak na razie wszystkie zdrowe. Jest ich sporo. Co kawałek widać kolejnego i kolejnego. No i mamy następnego. Ale fajnie jest, naprawdę super. Ten ma trochę dziurek. Więc no ale tu już jest ok. Powiem Wam, że naprawdę mega, mega wysyp. Co chwilę coś wpada do wiaderka. A więc jest bardzo fajnie. Zobaczcie na to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Akurat nie będę. Chociaż one twarde, bardzo fajnie twarde, ale nie będę ich zbierał, bo są takie kapciowate już. A jest ich tyle, że mogę jeszcze chwilę pochodzić i sobie pozbierać tych małych. Zobaczcie ile wyciętych. I między nimi stoi jeden. A więc super, ale tutaj coś widziałem przed chwilą. No, są trzy na pewno. Stoją sobie tutaj. Jeden, drugi, trzeci. A tu ktoś obok wycinał kolejnego. A więc naprawdę mega, mega wysyp. Powiem Wam, że to jest dopiero grzybobranie. Po prostu chodzę od grzyba do grzyba. Tu są dwa maluchy, a tam stoi piękny, duży. Wyłączam kamerę. Obracam się w prawo, obracam się w lewo i idę do kolejnego grzyba. Tak to dzisiaj wygląda. Powiem Wam, że takiego dobrodziejstwa to ja jeszcze nie widziałem. A chodzę już od ładnych kilkunastu lat po lasach.
Powiem wam, że naprawdę jest mega gruby wysyp. Gdybym zbierał wszystko jak leci, to już bym mógł jechać do domu, ale patrzcie na tego. No piękny. Naprawdę piękny, książkowy taki. Ale to nie wszystko. Tutaj mamy przy samym drzewie kolejne dwa. Oj, ten się tak wrózł, że nie chce wyjść. Naprawdę jest przecudownie. Jest mega. Jest kolejny maluch. Zdrowiutki. Ładny. Zobaczcie, jak ktoś tutaj wycinał. Nie pokażę wam wszystkiego, bo jest naprawdę rzeźnia. Dosłownie rzeźnia. A ja idę dalej zbierać. Zobaczcie, podniosłem głowę do góry. I stoi kolejny maluch. One musiały świeżo powychodzić, bo nie wierzę, że jak ktoś tutaj robił taką rzeźnię, to ich nie widział. I patrzcie, tu jest następny. Zobaczcie, tu był cięty, tu był cięty, tu rośnie taki maluszek, ale go zostawimy. A tu jest kolejny. Ledwo co schowałem nóż do kieszeni i jest kolejny. Przed chwilą naliczyłem tutaj chyba z 70 korzonków wyciętych, a jest kolejny taki piękny. Naprawdę śliczne są i zdrowe. Tu patrzcie, dwa kolejne. A tutaj następny do wycięcia. Taki słoiczkowy. Są wszędzie. Wszędzie dosłownie są korzenie po grzybach. Jest strasznie gorąco. Naprawdę. Zobaczcie, czekajcie. Tak to wygląda. Już momencik rzucę. 40. 42. No co jest? Czemu nie chcesz wyłaszczyć? 42 po 10. A więc około 35 minut jestem. Zrobiłem kilka kroków. I zobaczcie, stoją kolejne trzy. No jest przepięknie, naprawdę jest przepięknie. Słuchajcie, no co, gdzie się nie obrócę, to stoi grzyb. No jest przecudownie. Co się gdzie nie obrócę, to jest kolejny przepiękny prawdziwek amerykański. Tu ktoś ściął, a tu kolejny świeży stoi maluch. Co najlepsze, to wszystko zdrowe. Idę dalej. I stoją kolejne dwa.
słoiczkowe. Jeszcze chwila. I trzeba się zabierać do domu. Bo nie będzie już miejsca. A dwa, co później z tym zrobić? A więc ja się jeszcze chwilę pokręcę i pewnie się do was odezwę. Jest kolejny piękny, ale słońce daje. Zobaczcie. Zdrowiutki. Ładny. A tutaj było cięcie. Pokażę wam, co się tutaj działo. Ale tutaj był wysyp. Ale tutaj był wysyp, masakra. Patrzcie. Same nogi. Gdzie tylko nie spojrzę, to same nogi. A oprócz nogi, czekajcie chwilę, patrzcie. Dwa piękne Amerykańce. 2-3 dni temu to dopiero tutaj był wysyp. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery potężne korzenie. Ale to co, zobaczcie. Dwa kolejne piękne prawdziwki amerykańskie. Super, masakra. Powiem wam, że chyba nadużywam tego słowa dzisiaj, ale już dawno naprawdę zbieram sporą ilość grzybów, ale już dawno takiego wysypu nie miałem. Tu większy, tam mniejszy. I tak co chwilę. Zobaczcie na to, co tutaj się schowało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Taka rodzinka. Ja jeszcze coś tam dozbierałem. Jeszcze chwila i powoli kręcę w stronę samochodu, aby nie przedłużać. Tutaj ktoś zbierał, a tam stoi kolejny. Przy samej drodze stoi sobie jeden. A tutaj patrzcie, ile znowu było naciętych. Naprawdę był przepiękny, przepiękny wysyp. Idę w stronę auta, a tu co chwilę takie piękne cuda. Naprawdę przepiękne. Dosłownie 3 metry wcześniej ściąłem jednego, a tu już stoi kolejny. Jest naprawdę mega. Mega, oczy cały czas dookoła głowy. I co chwilę piękne grzybki. Idę w stronę samochodu, ale powiem wam, że nie wiem, czy ja tam dojdę, bo co chwilę coś. O, to są dwie dziurki, ale zaraz wykroimy, zobaczymy. No nic, lecę dalej. I stoi kolejny maluch. Powiem wam tak, że idę. Trzy wycięte. Obok czwarty maluch. Trzy wycięte. I znowu. I tak cały czas. Piękne, zdrowe.
Bardzo fajnie. I dobra, takie szybkie podsumowanie. Prawie same maluchy, a więc naprawdę bardzo fajnie. Bardzo mi się podobało dzisiaj w lesie. Sporo. Raczej w sumie można powiedzieć, że wszystko to oprócz tego borowiki amerykańskie. Nie wiem, czy mówiłem, troszkę ponad godzinka, fajnie polatane, gorąco. Ścinamy ostatnią sztukę, którą już tutaj przy ścieżce znalazłem, bo już idę w stronę samochodu. I mówię, jeszcze takim pięknym pożegnam się z wami. A więc jak coś jeszcze będzie, to może dogram, jak nie, to widzimy się następnym razem. Albo na warsztacie, albo na grzybkach. Zobaczymy jeszcze. Pozdrawiam was serdecznie i do następnego. Na razie. Pa.